Hejho! Cześć! Zapraszamy Was na test na żywo. Znalazłam w... Czy to było w Butcie, czy w Superdragu? W Superdragu. Taką szminkę. To jest marka Barry M. I to ta szminka nazywa się Genie. Jest zielono-różowa, dlatego że ona ma taki zielony kolor. Ja już ją widziałam kilkakrotnie na YouTubie. Natomiast nigdy jej nie miałam. Chyba kiedyś, dawno, dawno temu z marki Celia. I jestem ciekawa, jak zadziała. Stwierdziłam, że nagramy to z siostrą, dlatego że zauważymy, czy na naszych ustach wygląda inaczej, bo to podobno zależy od tego, jak się na jakich ustach utlenia, jakie się ma pH skóry i tak dalej. Nałóżmy sobie może najpierw na rękę, żeby zobaczyć. Już nakładam, tak. Jakiś kolor już tutaj widać. A zapach ma jak wazelina. Jakaś taka wazelina malinowa. Coś tam widać niby, ale nie widać ciebie bardziej? U ciebie bardziej widać. Także nie wiem, może na ustach będzie inaczej wyglądać, zobaczymy. A już widać kolor. Uważaj, nie wyjrzaj tak bardzo poza... Jezus! Bo widać. To jest niby taki balsam, ale on właśnie się utlenia i później tak zostawia kolor. Wyjechałam tu. No. On się tak wżera, więc trzeba uważać. No taki mocny jest, od razu widać. No u ciebie od razu widać. Taki ciemny róż? Ja. Nie, nie podoba mi się ten kolor. Nie? Ci taki malinowy jest. Ja też wyjeżdżam zawsze. Nie patrz mi się na ręce, bo zobaczymy, czy się będzie wyżerał. Ale odbija się, muszę całą łapę w gudną. To mi chyba bardziej pasuje. Mamy taki sam kolor? Ja mam jaśniejszy. Ja mam chyba jaśniejszy. Nie wydaje ci się? No może. I na ręku mam jaśniejszy? Pokaż tą rękę. Nie wiem, czy na ręku tutaj widać w kamerze różnicę, ale ja mam troszeczkę jaśniejszy. Nie, może zależy od karnacji? Może od karnacji, bo jestem troszeczkę bardziej opalona, ale rzeczywiście mi się wydaje, że... Przedem jakieś lusterko. Rzeczywiście mi się wydaje, że mam jaśniejszy kolor niż ty. Ty masz zdecydowanie ciemniejszy. Taki bardziej wpadający w maliny. No to nie jest kolor, który bym nosiła ogólnie. No nic, słuchajcie, zobaczymy jak będzie, jak ta pomadka będzie trwała, bo słyszałam po prostu bajki na temat tych pomadek, że one się wżerają, że długo się trzymają i tak dalej, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w praktyce. Przyjdziemy po prostu do Was za jakiś czas i pokażemy Wam, co z tego zostało. Także uciekamy. Okej, jesteśmy. No jesteśmy. No i co uważasz? Że mi się wżerło. Ale w ogóle nie zostało ci dużo koloru. No, ale tylko... ty masz bardzo dużo koloru. Ale wiecie co? To tak wydaje się, że mam dużo koloru, ale tak naprawdę mam ten kolor w rowkach. Wszystkie tutaj te rowki, które mam w ustach, wszędzie mi tutaj mam dużo. Na skórkach w ogóle się osadziło. I tak właśnie poza linią ust, gdzie wyjechałam. I tu w środku. Tu. I tak wżarło. I to nie wygląda zbyt ładnie, szczerze. Znaczy... Wygląda jak taki tint. Wygląda jak tint, dokładnie. No. To daje efekt tintu. To nie jest absolutnie... Jak pomadka. No nie wiem, to nie jest coś, co bym nosiła. Jednak wolę coś, co widać, co mi się nie zeżre zaraz. No i smak ma jakiś tak, jakbym wazeliny miała na ustach. Tak, zupełnie jak wazelina jest, tak. Chociaż, no nie wiem, jak oceniacie ten efekt, czy jest spoko, czy nie. 5 funtów chyba kosztowało, coś koło tego. Ja nie pamiętam. Czyli coś około 30 zł, więc... 5 albo 4, już teraz nie chcę skłamać, ale coś kilka funtów. Opakowanie fajne, zapach taki sobie. Chociaż zapach jest lepszy niż smak. Ona nie jest już jakaś używa tutaj, zobacz. O kurczę, rzeczywiście się zaróżowiła. Tutaj na końcówce dziwne, co? Nie mam tego używać. Ja chyba też nie. Tutaj nie wygląda źle. Nie, dobrze ale... wygląda, fajnie, że to się trzyma, nie? Ale wiecie co, mam suche usta. W ogóle nie są nawilżone, są zupełnie suche, tak. Ja mam takie jak miałam. A moje są zupełnie suche, także... Dlatego może mi się nie podoba, bo właśnie nie ma efektu nawilżającego. No nie wiem, kochani, dajcie znać, jak Wam się podobało i czy macie swój ulubiony tint do ust i czy mieliście styczność z takimi pomadkami, które się utleniają. Tak jak mówiłam, wydaje mi się, że marka Celia w Polsce to miała oraz chyba marka Golden Rose. No i tyle. I czy u Was wyglądają inaczej, czy też macie takie różowe usta, czy może czerwone? No nie wiem. Zostawcie kciuki do góry, wpadajcie na kanał Kesencji, tam jest już haul, jest też nasze Q&A. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Pa, pa!